Edymar 2022 robi hałas! I put a spell on you. Because you're mine. Hej kochani, ogólnie witam was w moim vlogu. Ogólnie to jest to vlog z jechania do Lloret de Mar. Ogólnie mogę mieć ten problem, że patrzę się tu, a nie tu. Nie wiem, czy mam się właśnie patrzeć tu czy tu. Jeszcze nie wiem, słuchajcie, nie jestem nauczony, bo zainwestowałem w sprzęt, kupiłem sobie nowy telefon, patrz, ciągani, a, jestem głupi, boże, dobra, nieważne, chciałem wypowiedzieć mój telefon, dobra, nie wiem, co chciałem zrobić, ale generalnie to jedę sobie do Lloret de Mar na obóz, jest 4:40, a ja jestem, wiecie, taki mam ficik, pokażę w lustrze i tak. O, tutaj widzę, słuchajcie, że mam nowy telefon, mam taką kurtkę z Bershki, bluzkę z Vinted i spodnie z Lumpa. A jeszcze jest buty takie jakieś z Reeboka, vintage, coś tam, coś tam. Słuchajcie, to już walizkę, ona jest ogólnie w pół spakowana, znaczy już jest praktycznie 99% spakowana, muszę jeszcze spakować to i kosmetyczkę. No. A, i ogólnie uprzedzając wasze wszystkie pytania i w ogóle to jadę w terminie 19, musiałem spojrzeć, 19-28 z moimi znajomymi, walnąłem właśnie żelendol z piątką znajomych. No, trochę wyglądam jak UFO, bo jest, wiecie, wstanięte jestem, spałem dzisiaj 3 godziny, więc no, ale potem pokażę, jak pakuję walizę i wszystko. Byłoby lepiej nie zapomnieć, to się zaczyna. Moje słowa przydał, zawsze byłem gorszy w tylach. Hej, kochani, ogólnie ja wiem, że jest czwarta i nic nie widać. Wiem, że jest czwarta, wiem, że nic nie widać, ale jest czwarta, piąta. I ogólnie wiem, że trochę jeszcze nie odzywałem, ale ogólnie ludzie są bardzo, bardzo fajni i skaczemy jak małpy. Mamy miejsce na tyle, of course. I super jest. Wiem, jak taka kupa, jestem tak zmieciony, że to szok, ale jest fajnie. Welcome to Lloret de Mar. Będę mógł sobie mówić tak, bo mam tu pryszcze na środku. Ogólnie jesteśmy w hotelu już i patrzcie jaka jest ile jedzenia. Słuchajcie, siedzą, normalnie można już jeść wszystko. I słuchajcie, mam problem jakiś tam z pokojem w ogóle, ale jem ślimaka. Dobra, ogólnie hejka, mówi nasz Kasper montujący ten film. Ja za bardzo dużo jakby takiego vlogowego materiału nie jakby nie nagrywałem, ale tu wam się wyświetlają filmy, albo zaraz wam się wyświetlą 3 filmy, które nagrałem tej nocy i poszliśmy po prostu sobie na drina i zobaczyć jak wygląda miasto w nocy i tyle. Ogólnie teraz nagrywam dźwięk już montując, ale chciałem wam powiedzieć, że mieliśmy właśnie grę terenową. Tu widzicie jak mieliśmy za zdanie się zaręczyć na plaży i zaraz poszliśmy do klubu wieczorem i tu widzicie też kilka ciekawych filmów. Kochani, ogólnie jak widzieliście, byłem w klubie. Ogólnie powiem w skrócie, co wczoraj robiłem. Byliśmy, słuchajcie, boże, jest tak słońce, że się obsram. Byliśmy wczoraj na plaży, później była jakaś taka gra terenowa. Tam nagrałem wam kilka przewidek stamtąd, żeśmy sobie bardziej... robiliśmy walk around bardziej po Lloret de Mar. Ogólnie teraz idziemy na plażę, jest się 32 stopnia, W klubie było mega fajnie. Musieliśmy wracać, chyba jedna dziewczynka po prostu pożegała z wrażenia. I szybko się wróciliśmy i... taki moment. Popatrzcie jak ładnie jest widok, ładnie. Love it. Pokażę wam tak i urwało mnie tak dlatego, bo chciałem wam pokazać kilka fotek naszego jedzenia i naszego hotelu. I zaraz zobaczycie nasz pokój, taka szybka przebitka. Naprawdę pokoje były mega, mega w dobrym stanie, jakby serio. I tutaj znowu przebitka z plaży. Tak, tak, to znowu ja, bo chciałem wam szybko po prostu powiedzieć, żeby ten vlog miał skład i ład. Tutaj zobaczycie kilka fotek, że wam się nudziło, wreszcie popatrzcie na fotki. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że co do jedzenia, jak było naprawdę... Nigdy w życiu nie jadłem takiego dobrego jedzenia, serio. Były ślimaki, była paella. I ogólnie mega ciężko jest mi nagrywać vloga z takiego wyjazdu, bo jakby tam jest ciągle taka sama rutyna, więc
po prostu z jednej strony to wygląda tak, jakby nie chcę was zanudzić, no bo co mam pokazywać wam ciągle, hej, jesteśmy na plaży, hej, jesteśmy w klubie, no bez sensu, ale z drugiej strony też jak tak rzucam, co zrobiłem właśnie, zrobię metodę na rzucanie, czyli przebitka, przebitka, przebitka i jakby nie wiadomo o co chodzi, więc jakby to taki będzie teraz motyw tego vloga, że ja po prostu będę wam dopowiadał. To sorry, że nic jakoś tak nie nagrywam, ale po prostu strasznie dużo tu jest do robienia, zajęć w ogóle. Leżymy na plaży na przykład, no jest ogólnie dużo roboty. I poszliśmy do jakiejś ogrodów Santa Clotilda, świętej Klotydyny w Loredema. No i zaraz wam... Loredema. Albo dzioret. No i idziemy. A tutaj właśnie państwo, to są moi rodzice. Ogólnie, by ceny was interesowały, to 3 euro kosztuje ulgowy, 6 euro kosztuje normalny, jolo. Biegniemy z parku Klodyty, bo mamy... Spóźnieni jesteś. Ogólnie w międzyczasie, jak widzicie, te przepiękne przebitki, ja wam opowiem, jak to się stało, że trafiliśmy do takiego miejsca. Więc wracając z tych ogrodów, Damian nas tak poprowadził do hotelu, że trafiliśmy na jakiś wydziczały klif i na zupełnie inną część Loredemar. Takie lody? Takim oto tutaj. Tak, bagno. No ogólnie spotkaliśmy. Idę sobie, a nagle jednorożec leżał na śmietniku, więc wsiadłem na niego i później go zabrałem po prostu. Taki, ale saciek jest w ogóle wielki. Czekajcie, wezmę go, żeby on prowadził, bo po prostu, patrzcie jak on jedzie. Wow. I generalnie jeszcze idziemy i wczoraj też z takim chłopem w Tropiksie. I ja do niego patrzę, a to Boguś stoi. Mówię, Bogdan, hello! Bo on z Serbii jest, to nie? A on z matką, z siostrą, taki, Bogdan, Kacper? A mówię, Bogdan. No i on pyta się, what is that? A ja mówię, nie wiem, spójrz na to, co to może być. No nie wiem, taka historia. Właśnie dojechaliśmy do Barcelony. Barcelona 2022. Jest tutaj Marysia i jest Laura. No ogólnie już dojechali. Sagrada de Familia. YOLO. Będę wam słuchać, będę pokazywać po prostu co to jest. Metro. Metro Świętokrzyskie. Idziemy na taras widokowy. Jest tak 100 stopni. Ja ubrałem się jak pani z Abu Dhabi. Jestem cały zabudowany, wszyscy są nago, a ja właśnie idę tak, bo muszę mieć ładne zdjęcia. Bo nawet ich nie wstawiam Instagrama, Instasta, ale tak. Zesrałem, weszliśmy. Ogólnie my już żeśmy się przeszli, tam wróciliśmy z tego zesranego tarasu widokowego, tam w sumie nie było wcale fajnie. I poszliśmy do jakiejś galerii, jesteśmy sobie nad portem i no. Bo pierdala, jak mówisz dyslekcję, muza napierdala. Pa, pa, pa. Napierdala, UFO. Tak, kochani, ogólnie Asia gada przez telefon z babcią. Ogólnie czekamy, słuchajcie, na fontannę, pozwiedzaliśmy wszystko i czekamy na performance fontan. Fajnie, bo gdybym właśnie teraz nagrywał, one tak by wyszczeliły, ale chyba nie wyszczelą, więc się nie doczekam. Elo! Nie wróciliśmy już z Barcelony i... no, poszliśmy sobie na miasto, robimy zdjęcia, o, foto. Patrzcie, co się dzieje. Melo! Ogólnie już następnego dnia, to wam pokazuję korytarz, jakby kogoś to interesowało, poszliśmy na taką atrakcję wodną Crazy Frog i kosztowała 30 euro i naprawdę mega ją polecam. Kochani, ogólnie to idziemy zaraz na basen i byliśmy na plaży, jest nie wiem, która tam godzina, fajna włoski, co nie? Byliśmy w ogóle na tym, z Marysią i z takim Frankiem byliśmy na pontonie i tak Crazy UFO i było Crazy UFO, wywaliło mi raz zrobiłem fikołka przez oparcie, ludzie patrzą, a mnie nagle nie ma, no i cyk, no to cyk, byłem w wodzie. Ej, te włosy nie są nawet mokre, one są po prostu takie tłuste, muszę je umyć, bo to by wiecie, ja w ogóle jak czop wyglądałem na tym Crazy Frog, miałem kask, miałem wszystko,
No i co ja tam jeszcze robiłem? No, opalałem się, idę na basen. Hej kochani, ogólnie jest drugi dzień, byłem w klubie wczoraj. Jak słychać zresztą, ogólnie praktycznie wszyscy moi znajomi są chorzy. Zrobił mi się odpryć pod okiem. A, no i dzisiaj idziemy na wycieczkę do Tosa de Mar. Właśnie tam płynie nasz Neptun i tam będziemy nim płynąć. Dobra, ogólnie już mi dojechali do Tosa de Mar i ja wam pokażę wszystkie jakieś przebitki, coś tam, coś tam. Hejka kochani, ogólnie ja już jestem, słuchajcie, byliśmy na zdjęciach, o tam na skałkach i ja idę się właśnie przebrać w kąpielówki, o, wow, bo idziemy się kąpać, idę do łazienki, coś tam mogę powiedzieć, ogólnie bardzo fajne jest to miasteczko. No i co, to byłby koniec tego vloga, ja bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się podobał, no i co, do zobaczenia w następnym vlogu.